No hej, jeśli chcesz mieć płaski brzuch, rób te ćwiczenia, które Ci dzisiaj pokazuję regularnie, a zobaczysz świetne efekty. Pierwsze ćwiczenie. Usiądź w lekkim rozkroku, pochyl plecy do tyłu tak, żebyś czuła, że brzuch jest naprawdę napięty. Ręce złącz w ten sposób i rób naprawdę mocne skręty do tyłu. Raz jedną, raz drugą. Pamiętaj o tym, żeby cały czas być pochylona do tyłu pod takim kątem, żebyś czuła, że brzuch jest naprawdę napięty. Jeśli dasz radę być pochylona bardziej, to świetnie, ale pamiętaj, żeby skręty głowia były maksymalne. Kolejne ćwiczenie. Zrób deskę. Oprzyj się na przedramionach. Nogi w lekkim rozkroku. I skręcaj biodra. Prawie dotykaj za każdym razem podłogi. Brzuch jest świetnie napięty, a poza brzuchem w tym ćwiczeniu pracują także wszystkie mięśnie. I ostatnie ćwiczenie, które robiłam kiedyś naprawdę przez bardzo długi czas i dało mi świetne efekty. Są to brzuszki, takie płytkie brzuszki z rowerkiem. Czyli unosisz kark i klatkę piersiową trochę do góry, ręce zaplatasz lekko za głowę, naprawdę lekko, nie trzymaj tymi rękami głowy i rób skręty tułowia. Nogę prostujesz, łokieć dotyka kolana, brzuch jest cały czas bardzo napięty. Mogą być to szybsze powtórzenia, ale mogą być też wolniejsze. To już zależy jak wolisz. Jeśli dodatkowo zapniesz sobie na kostki obciążniki półkilogramowe, kilogramowe czy dwukilogramowe, to ćwiczenie będzie dla Ciebie jeszcze bardziej efektywne. Mam nadzieję, że to wideo Ci się podobało, że będziesz robić faktycznie te ćwiczenia, jeśli chcesz mieć płaski brzuch, a potem cieszyć się z efektów. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!